pani prezydentowo przez wiele lat pani obracała się w takim męskim środowisku, w świecie polityki. Czy wtedy bardzo ważna jest siła kobiet, jakoś szczególnie ważna? Ja tą siłę w sobie miałam zawsze. To nie był taki moment, że kiedy mąż wszedł do tej polityki, bo wszedł do niej bardzo wcześniej. Ja w takim męskim świecie właściwie zawsze funkcjonowałam. Ja miałam to szczęście, że kiedy byłam na studiach, to moi koledzy wybrali mnie swoją szefową. Byli ponad 13 chyba, 13 osób było w Radzie Wydziału. To nieszczęście, ale też jakieś predyspozycje, które pani miała? Czy ja wiem, ja jestem taką osobą, która jest głodna życia. Ja uważam, że nuda zabija i muszę być w środku wydarzeń. Mam w sobie niezwykłą empatię, nie potrafię przejść obojętnie wokół takich spraw, które w jakiś sposób mnie poruszają i tak było od zawsze, nawet jak byłam małą dziewczynką. I tak jak powiedziałam, wokół mnie zawsze byli mężczyźni. Śmiałam się, że mój mąż, kiedy miał spotkanie ze swoimi kolegami, ja siedziałam razem z nimi i mój mąż mówi tak: panowie, prawda jest taka. Także dla mnie ta formuła panowie, prawda jest taka była jakąś taką oczywistą oczywistością. Czy cały czas spotykałaś pani z tym, że według mężczyzn pani zdanie było równie ważne? Nigdy nie dostała pani takiego sygnału, że pani jest kobietą, a my tutaj w męskim gronie? Nie. Dlatego ja przez wiele, wiele lat mówiłam, że nie bardzo czuję w sobie feministkę i właściwie nie zdarzyło się. Nie zdarzyły się takie sytuacje, żebym czuła się w taki sposób, że ktoś mnie stara się traktować w sposób taki protekcyjny. Bo kiedy coś takiego miało miejsce nawet, bo na studiach zwłaszcza chyba, najpierw w ogólniaku, później na studiach, panowie próbują. Te gierki były kiedyś czymś bardzo oczywistym. W wielu miejscach ciągle są czymś oczywistym, że to my rządzimy wszystkim, a panie siedzą w domu, zajmą się dziećmi. Mi się wydaje, że nie wiem, wysyłałam zawsze taki sygnał w stronę mężczyzn: nie dam sobą manipulować, mam sobie siłę, mam pewność tego, co robię. W związku z tym takich właśnie niefajnych momentów, o których opowiadały różne kobiety, w moim życiu nie było. Ale wcześniej mieliśmy też okazję porozmawiać o tym, co oznacza dla pani być kobietą i wtedy usłyszałem, że przede wszystkim oznacza to dla pani być matką. Dlatego muszę zapytać, czy pani zdarza się jeszcze, mimo tego, że córka jest dorosła, często mówić jej kocham cię? Tak. W naszym domu słowo kocham cię jest na porządku dziennym. Ja tego nie słyszałam w moim domu. Mój tata nigdy do mnie tego nie mówił i dopiero jak już był bardzo dorosłym mężczyzną, dopiero wtedy, jak mój tata odchodził, mając tam 78 lat, wtedy jakoś, nie wiem, było mu chyba naprawdę trudno po tak długim czasie wypowiedzieć te słowa, ale zapadło one bardzo głęboko. Gdzieś w moim sercu będą miały miejsce zawsze i uważam, że żyjemy za krótko, bo ludzie tak szybko odchodzą. Także nie bójmy się wypowiadać takich słów, bo w moim odczuciu one są dla nas bardzo ważne. Dla mnie taka bliskość, przytulenie się, takie wzajemne dzielenie się pozytywną, dobrą energią jest szalenie ważne. Także moja Oleńka jest moją córcią. Dzwonię do niej, mówię: córeczko, córciu, córuniu. Tak długo jak żyją rodzice, to wy, dzieciaki, macie jeszcze szansę na czasem takie myślenie: no, jestem czasem dzieckiem.